Hej, z tej strony Drakonager i witam w trzecim odcinku serii Zagrajmy w Tudemon. No cóż, zwiedziliśmy ostatnio dom i latarnię morską. Bardzo dziwne miejsca, nie oszukujmy się. Tak czy siak, wypadałoby w końcu pokazać, jak działa ta maszyna, którą mają tutaj nasi doktorzy. Chyba można ich tak nazwać. Zaczynamy! Okej, coś się dzieje. Wow. No i to jest... No tak to mniej więcej działa. Okej. Działa? Działa, dobra. Tu nie możemy przejść. Okej, czy jesteśmy... No, to chyba się dzieje niedługo przed... jakby to powiedzieć, wydarzeniami... No, z tego rzeczywistego świata? Z tego, co robiliśmy ostatnio? Długo chyba nie ma. Czyli widocznie jest... Tak. Tak jak myślałem. W poprzednim odcinku perspektywa mnie dość mocno zmyliła i nie wiedziałem, jak przejść do tej latarni morskiej. Już wiem, na szczęście. O! Myślałem, że to jest na jednym poziomie mniej więcej. Znaczy, że można zejść z tego poziomu. Dobra, już nie gadam. Mój przygłupi asystent. Doktor von Matterhorn. Doktor Lorenzo von Matterhorn. Tak, a jestem Bond. James Bond. Dzisiaj niby taka poważna gra, jaka zabawna. Okej, to było dziwne. Dość niepokojące, bym wręcz powiedział, z punktu widzenia Johnego. No i ten Neil. Może i tylko program, ale lepiej, żebyś nie schrzanił swojej roboty. Tak, to jest główny cel w tej grze. No, po to tu jesteśmy. No, to na razie wydaje się dość enigmatyczne, ale wszystko się z czasem wyjaśni.
Bo Luna tam była. Nie no, żartuję. No i widzę, że pamięć szwankuje ze starością. Niedobrze. Kurde, mówiłem. Może dowiemy się tego z czasem. Zobaczymy. Trzeba grać. Spike, zamknij ryj, proszę cię. Zaczynasz mnie denerwować. Mam nadzieję, że to rozumiecie. No. Właśnie w ten sposób sprawimy, że... No, spróbujemy przynajmniej zrealizować marzenie naszego pacjenta. Wiecie, on mi czasem wkurza, ale mimo wszystko chyba go jednak lubię. To jest naprawdę genialna fabuła. Widzieliście kiedyś coś takiego? To jest ten królik, którego zebraliśmy. A dziękuję. Naprawdę doktor Rosalyn to docenia. Zapiszmy może lepiej. Notę czy note? Notatka. Księżyc. Tak. Już biorę myszkę spokojnie. Ułóż wspomnienie, klikaj kulki, aby zmienić położenie elementów. Okej, to było na razie proste. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Ej no, czemu jestem taki przezroczysty? Jestem duchem? Aktywujemy. Wow. No i ta gra robi wrażenie. Kurde, ile origami. Nie wiem co powiedzieć. Facet ma jakieś dziwne hobby. A, wszystko jasne. Dowiemy się z czasem, spokojnie. Ten dziobak. Aha, odpowiednie przedmioty, tak? No to tu widzę jeden.
tonęło w wybielaczu. Lepsze to niż jego wypicie chyba. Chociaż to kwestia sporna. Doktor Watts boi się papierowych królików. Już wiecie, czym go straszyć na Halloween. Lampa nie ma żadnego znaczenia. Ale ten dziobak już prawdopodobnie ma. Parasol. Dobra, może to. Okej. Czyli zebraliśmy tą kulę i daliśmy ją. A, odblokowujemy w ten sposób ten parasol? No dobra, zaraz pójdziemy na górę. Chyba nasi tłumacze zapomnieli przetłumaczyć słowo note. Tylko czemu akurat parasol? Co to ma wspólnego? Nie wiem, zobaczymy. To już zegar sprawdzaliśmy. Okej, mamy kwiaty. Co jeszcze, co jeszcze? O, tu coś widzę. Książka, nowe szaty cesarza. O, czy pokazywałem wam tą książkę. Okej. Tutaj widzę jakąś butelkę. Szklany słoik. No, to bo coś nie pomyliłem. No i dobra, zebraliśmy wszystkie wspomnienia. Wracam do tego parasola. W takim razie czego to jeszcze warto moim zdaniem zapisać? Wiecie, przezorny zawsze aż ubezpieczony. Zawsze, co ja jestem. Ten. Grafis gumisiów. Ta kurde sepleniu, że. Hadouken! Nie mógł sobie darować. Co to nabyło? Co ty, nie oglądasz Dragon Balla? No ale trzeba ten parasol, tak? Przygotuj wspomnienie. Dobra, zapisaliśmy, więc. Aha, i tak będziemy przechodzić od wspomnienia do wspomnienia. Okej. Sprawdźmy to. Okej. No to też nie było zbyt trudne. No na razie to jest proste, wiadomo. Tak będziemy przeskakiwać. Cofać się w czasie, można by powiedzieć. Znaczy, nie tyle w czasie, co we wspomnieniach. Okej. Robi się ciekawie. Tego szczerze mówiąc nie pamiętam. Z oglądania, jak gra moja siostra. Lepsze to niż nic. No, krajobraz, nie ma co narzekać. Dobra. Dziobaki są urażone w tym momencie. Okej, odblokowaliśmy przejście do latarni. Boże, biedny żon.
kurde, to się zaczyna powoli wyjaśniać. Kim jest Ania? Pierwszy raz słyszę to imię. Dlaczego? Może tego nie widzicie ani nie słyszycie, ale jestem trochę smutny teraz. No, gra pokazała, że potrafi zasmucić człowieka, skłonić do refleksji. Trzeba się będzie wiedzieć, kim jest ta Ania. No i to wszystko jest takie zagadkowe, ale wszystkiego się dowiemy. Ale ty jesteś zabawny, naprawdę. Okej. Okay. Szkodzona lampa. O kurde. No dobra, mamy... Okej, okay, to jest... To, czego szukamy. Zapiszemy. Podoba mi się ta mechanika, naprawdę jestem zaskoczony. Okej, okay, gdzie nas to przeniesie? To nie było trudne. Wystarczy troszkę pomyśleć. Chociaż mi chyba wyszło trochę więcej niż to jest idealne, ale dobra. To nieważne. Co przeniesie mi się do dzieciństwa żonego? No. Zawsze troszkę... No. Myślałem, że się bardziej cofnęliśmy. No trudno. Powolutku, bez pośpiechu.
Nie wygląda tak samo, John. Odkryłaś Equestrię. To jest ta piosenka, którą grała ta dwójka dzieciaków? O kurczę. A jednak została do końca. Właśnie sam się zastanawiam. No, też to zauważyłem, pani doktor. Rozejrzyjmy się. MP8. Brzmi jak nazwa pistoletu maszynowego. Takie smutne wszystko. Okej, tutaj mamy nasz teleport, jak to będę nazywał. Teleriver. Rozejrzę się tutaj, tak to może czegoś się dowiemy. Poznajemy coraz to nowe osoby. Pewnie John. Wcale bym się nie dziwił. Coś musiałem pominąć. Okej. Czyli jednak wszystko mamy. No i dobra. Myślę, że na ten odcinek, w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Teraz już mniej więcej wiecie, jak będzie, no przynajmniej po części wyglądać gra. Rzadko to mówię, ale jeśli seria wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeśli jesteście tu nowi, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mówię Drakonager. Cześć.